W moje ręce wpada dzisiaj najnowszy telefon od firmy Google, tak naprawdę od firmy LG, ponieważ to urządzenie Google Nexus 5 powstaje w kooperacji pomiędzy firmą Google i firmą LG. Także słuchajcie, często się zdarzają tego typu porównania, że Nexus to jest super mega hiper sprzęt, a LG to jest sprzęt już nie taki super mega hiper. Tak naprawdę to Google'owy Nexus jest właśnie od firmy LG, tak jak Nexus 7 jest robiony przez firmę Asus, tak LG robi Nexusa 5. Słuchajcie, czekałem na ten telefon, czekałem do premiery polskiej. Pamiętajcie, jak będziecie kupowali takie urządzenie, to zwracajcie uwagę, żeby on był z rynku europejskiego, a jeszcze lepiej, żeby on był dystrybuowany przez LG Polska. Wtedy nie będziecie mieli żadnych, ale to żadnych problemów z naprawami ewentualnymi gwarancyjnymi, jeżeli jakieś uszkodzenie w okresie gwarancyjnym by się w tym telefonie pojawiło. Jest sporo urządzeń trochę tańszych, dostępnych na Allegro, które pochodzą z rynku albo ze Stanów, albo z innych części Europy. Pamiętajcie, że takie urządzenie już w prosty sposób nie będzie serwisowane na naszym rynku. Czasami może warto pomyśleć i dopłacić kilka procent więcej wartości ceny, ale mieć spokój, że przez 2 lata jesteśmy chronieni właśnie gwarancją. Poza tym może się jeszcze zdarzyć sytuacja, że będziemy mieli telefon z rynku amerykańskiego i w tym momencie europejskie LTE nie będzie na tym urządzeniu pracowało. Także zawsze zwracajcie uwagę, z jakiej dystrybucji tego Nexusa 5 kupujecie. On się u nas w Polsce pojawił niedawno stosunkowo, bo ze 3-4 dni temu jest już dostępny, tak więc od razu go powziąłem, żeby się z nim zapoznać. Być może on będzie tutaj następcą mojego aktualnie posiadanego telefonu. Rzućmy okiem, co znajduje się w pudełku. Jak widzicie, pudełko jest również tutaj markowane znaczkiem Google. Mamy informacje w języku polskim, skrócona instrukcja obsługi oraz mamy autoryzowany partner LG jest i gwarancja, także na to zwracajcie uwagę i dostajemy to urządzenie, które będzie nam pomagało, to urządzenie, no ten wypychacz, który będzie nam pomagał nam w wyciągnięciu tej szufladki, w którą będziemy wkładali kartę SIM. Nie lubię bardzo tych rozwiązań, które wymagają właśnie użycia takich dodatkowych rzeczy, żeby wymienić kartę SIM, bo często na wyjeździe gdzieś się zdarza, że taką kartę SIM musimy wymienić. Słuchajcie, w zestawie również otrzymujemy ładowarkę, która ładować będzie nasz telefon prądem 1,2 A, 5V, ładowarka USB oraz stosowny przewód. Najwyższa pora przyjrzeć się samemu urządzeniu. Dawno nie miałem czarnego telefonu w moich testach, szczególnie tych, które kupowałem, bo lubię kolor biały. Akurat mi się ten trafi w kolorze czarnym. Jakoś nie zwróciłem bardzo na to uwagi. Jest on, jak widzicie, w kolorze czarnym. Mamy informację, że jest producentem tego telefonu, jest LG. Na początku Wam pokażę taką ciekawostkę. Jest tutaj numer e-mail, czyli numer seryjny tego telefonu. Nie wiem, na jakiej to zasadzie działa, ale ten numer jest zrywany. Wiadomo, że z tą nalepką chodzili nie będziemy. Ja ten numer sobie teraz pozwolę odkleić. No trochę to dziwne rozwiązanie, aczkolwiek lepsze niż w poprzednim modelu, gdzie naprawdę no, to było jakoś tam nadrukowane i ciężko było, żeby tego nie uszkodzić podczas używania. Na stronie producenta wyczytałem, że przyciski wykonane są z materiału ceramicznego, tak więc taka ciekawostka. No nie wiem, jakie to ma znaczenie, wygląda fajnie. Słuchajcie, mamy na dwóch przeciwległych płaszczyznach, czyli z tej strony mamy przycisk zasilania oraz to nieszczęsne gniazdko na SIM kartę, które będziemy musieli zaraz wypchnąć. Od spodu mamy głośnik i mikrofon oraz złącze USB, którym będziemy telefon synchronizowali z komputerem i ładowali, a tak jak mówiłem, na przeciwnej krawędzi mamy przycisk dwufunkcyjny, czyli góra-dół, który będziemy regulowali głośność pracy tego urządzenia. Na górze widzimy złącze na zestaw słuchawkowy oraz mikrofon, który będzie nam zbierał szumy otoczenia, ewentualnie pomagał przy nagrywaniu filmów wideo. Jak widzicie, na tyle widzimy duży, niby duży obiektyw aparatu cyfrowego. Zobaczymy, jak on się nam będzie spisywał w testach. Aparat ma rozdzielczość 8 megapikseli i co ciekawe, jest wyposażony w optyczny stabilizator obrazu. Pamięć RAM to jest 2 GB, pamięć wewnętrzna w tym przypadku 16. Mamy również wersję z 32 GB
pamięci wewnętrznej. Teraz może kilka słów o wyświetlaczu. Wyświetlacz jest to wyświetlacz IPS, przekąt na 5 cali, 1920x1080. Słuchajcie, zabezpieczony jest on szkłem Gorilla Glass. Wyposażony jest w procesor Snapdragon 800, czyli ten procesor, które wszystkie topowe jednostki każdego producenta są wyposażone. Taktowany on jest częstotliwością 2,26 GHz. Pracuje on w standardzie 4G LTE. Wbudowany ma moduł Wi-Fi Dual Band, czyli pracujący na częstotliwości 2,4, jak i 5 GHz. Co ciekawe, wyposażona jest możliwość bezprzewodowego ładowania. Android 4.4 jest zapowiedziany przez producenta. To, co już mówiłem, 8-megapikselowy główny aparat ze stabilizatorem obrazu i 1,3 megapiksela ten aparat przedni. Bateria 2300 mAh. Powiem szczerze, że baterią trochę jestem rozczarowany, ponieważ do LG G2 udało się upchnąć producentowi temu samemu, czyli LG, baterię o pojemności 3000 mAh, ale zobaczymy w testach, jak ta bateria będzie nam się spisywała. Telefon wyposażony jest w moduł NFC, Bluetooth. Jak widzieliście, nie znaleźliśmy w telefonie miejsca na dodatkową kartę SD, kartę pamięci, która by nam rozszerzyła pamięć wewnętrzną telefonu. To jest słabe. Niestety coraz więcej producentów idzie w tym kierunku. Nie wiem czemu, bo zainstalowanie takiego dodatkowego czytnika nie jest rzeczą jakąś arcydrogą i arcyskomplikowaną. Ja bardzo lubię, jak jest w danym urządzeniu właśnie możliwość rozszerzenia jego pamięci wewnętrznej o kartę SD. Niestety w tym momencie tutaj czegoś takiego nie ma. Wbudowany jest moduł GPS, nie posiada on modułu GLONASS. Ostatnio mówiłem o module GLONASS, pytaliście, co to jest. To jest odpowiednik GPS, tylko produkowany przez Rosję, czyli jeżeli mamy GPS i GLONASS, to jak gdyby możemy korzystać z tych dwóch systemów. Tutaj mamy tylko i wyłącznie obsługę systemu GPS. Jak widzicie, urządzenie to również posiada niewymienną baterię. Nie jesteśmy w stanie sobie jej w prosty sposób wymienić w momencie, kiedy ona już zostanie zużyta. Ewentualnie nie możemy sobie kupić dodatkowej baterii, którą będziemy mogli przełożyć gdzieś tam w momencie, kiedy by nam w terenie nasza aktualnie posiadana bateria się wyczerpała. Pora zainstalować kartę SIM i zobaczyć, jak nam to urządzenie będzie pracowało. Jak widzicie, musimy sobie pomóc jakimś urządzeniem. Ja pomagam sobie igłą. Ta szufladka jest wykonana z metalu, tak więc jest duża szansa, że nam się w jakiś sposób nie uszkodzi. Jestem już po krótkiej zabawie z urządzeniem. Mogłem się z nim zapoznać. Powiem Wam szczerze, że robi ono na mnie bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o jakość użytych materiałów, no i ogólnie sposób wykonania, spasowanie. No nie mam się do czego przyczepić, bardzo fajnie to wygląda. Jak widzicie, spójrzmy tutaj pod kątem, aparat fotograficzny niestety troszeczkę nam wystaje z obudowy. I nie wiem, ja będę miał znowu teraz takie przyzwyczajenia, że będę chciał to urządzenie zawsze kłaść na czymś miękkim, bo będę się obawiał, że porysuję ten aparat. I jestem zwolennikiem czegoś takiego, żeby aparat jednak był zagłębiony. Słuchajcie, aparat ma diodę powiadomień, która podobnie jak w Nexus 7 znajduje się tutaj na dole pod tym ciemnym szkłem i w momencie, kiedy dostajemy jakieś powiadomienie, ta dioda będzie nam mrugała. Słuchajcie, zrobiłem sobie krótki, no, że tak powiem, research. Może tu jakiś wezmę element, który byśmy mogli pofotografować. Pobadałem sobie aparat. Jak wiecie, dostajemy tutaj czystego Androida. Nie dostajemy tutaj żadnych dodatkowych, może ja od tego zacznę, może nie dostajemy tutaj żadnych dodatkowych, słuchajcie, aplikacji, tylko te, które są standardowo w Androidzie, czyli każdy telefon, który kupujemy androidowy, ma te aplikacje plus aplikacje, które stanowią wartość dodaną, te, które dostarcza nam producent. To jest telefon dla osób, które pragną mieć właśnie tego czystego Androida, chcą się skupić na pełnej jego kustomizacji, pełnym dostosowaniu do swoich potrzeb, ponieważ no nie ma tutaj tak naprawdę zbyt wielu fajnych aplikacji. Są te aplikacje androidowe, które tak naprawdę nie są aplikacjami jakimiś szczególnie fajnymi. Są one cienkie, no co tu dużo mówić. Zobaczmy samą aplikację od aparatu. Tak naprawdę w zasadzie
zmiana jakichkolwiek opcji nie jest zmianą prostą, łatwą i przyjemną. To wszystko tutaj trzeba się dość mocno naklikać. Dostęp do tych opcji też nie jest jakiś za szczególny, słuchajcie. Aparat bardzo, bardzo, bardzo miło wygląda ten stabilizator obrazu. Przypominam, jest to optyczny stabilizator obrazu, nie elektroniczny, czyli on będzie nam znacząco pomagał w momencie wykonywania zdjęć lub filmów. Będą te filmy dużo mniej poruszone, dużo mniej będzie na nich takich zakłóceń powstających z tego, że no jednak smartfon nie jest ergonomicznie przystosowany do tego, żeby używać go jako kamery. Tutaj ten stabilizator obrazu robi bardzo dobrą robotę. Również dobrą robotę robi w momencie wykonywania zdjęć, szczególnie kiedy te zdjęcia są w warunkach, gdzie mamy słaby dostęp światła. I wiadomo, że każde urządzenie w momencie, kiedy mamy dobre oświetlenie, będzie nam robiło fajne zdjęcia. Kiedy to oświetlenie jest słabsze, te zdjęcia wychodzą słabiej. Jak widzicie, aparat nie jest jakiś arcyszybki. On robi dość powoli zdjęcia. To, co jest w zasadzie androidowym zaletą, a jednocześnie dla niektórych może być wadą, zaleta to, że mamy ascetyczny bardzo soft. Nie dostajemy nic od producenta, co by nam się nie podobało, ale z drugiej strony te aplikacje androidowe są słabe. Tak jak widzicie, ta aplikacja, która służy do zarządzania aparatem, no jest naprawdę słaba. Google powinien zrobić troszeczkę w tym kierunku i oprócz rozwinięcia samego systemu również poświęcić chwilę czasu właśnie na te podstawowe aplikacje, które właśnie w tych flagowych ich produktach, czyli Nexusach, są instalowane. Mnie naprawdę brakuje tutaj lepszej aplikacji do aparatu, jak i również inne aplikacje nie są jakieś najszczęśliwsze. Zobaczcie, co dostajemy, czyli aparat, dostajemy Google Chroma, Disk, Earth, te standardowe aplikacje, które są w każdym Androidzie, nie będę ich może wymieniał, bo w sumie każdy, kto z Androidem miał do czynienia, to te aplikacje zna. Dziwna sprawa, bo mamy jedną aplikację, która jest aplikacją galerii, ale również otrzymujemy aplikację zdjęcia. Te dwie aplikacje tak naprawdę robią w zasadzie to samo. Co do samego wyświetlacza, muszę przyznać, że wyświetlacz robi na mnie bardzo dobre wrażenie. Pamiętajcie, że jest to wyświetlacz IPS-owy, nie OLED-owy, tak jak nas do tego przyzwyczaja Samsung. Wszyscy tutaj wielbiciele Samsunga zaraz pewnie będą mówili, że IPS-owy wyświetlacz to jest no, słabizna. Jest bardzo fajny, jest bardzo ostry, słuchajcie, no jest ostry, można powiedzieć, jak papryczka jalapeno. Mnie się to podoba. Sam Android jest już w wersji 4.2.2 KitKat. Jest to jeden z pierwszych telefonów, który otrzymał ten system androidowy. Zaraz wam tutaj wyświetlę informacje. Aktualnie mamy wersję 4.4.2. Jak widzicie, pojawia nam się ten Android. I już jest to inaczej niż było w Jelly Bean, troszeczkę inna jest ta zapowiedź. Jest to bardzo ascetyczny system, jak widzicie mamy tylko podstawowe opcje w ustawieniach, nie ma tutaj żadnych opcji zaawansowanych. W momencie, kiedy kupujemy telefon Samsunga lub LG czy HTC, mamy naprawdę sporo dodatkowych tutaj ustawień w tym menu, no, w których są po prostu podstawowe ustawienia. Ja może wam tak pokrótce pokażę, co tutaj jest. Asceza w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak jak mówię, dla jednych jest to wada, dla innych jest to zaleta. Te osoby, które lubią sobie spersonalizować, przygotować telefon pod własne potrzeby, nie chcą tych aplikacji, które oferuje konkurencja, no będą to uważały za zaletę, inni będą uważali to za wadę. Zobaczcie, jak wygląda RAM. RAM wygląda bardzo, bardzo fajnie. Co prawda, jak widzimy, mamy 1,4 wolne, 426 mega w użyciu. Pomimo tego, że mamy 2 giga RAMu, to może się okazać, że mamy do dyspozycji więcej RAMu niż na przykład w Galaxy Note, który ma 3 giga, ale jest zaopatrzony przez całą masę aplikacji, które się uruchamiają, a my ich zupełnie nie potrzebujemy. Jak widzicie, dodatkową opcją, którą ja tutaj zauważyłem, jest to dotknij i zapłać. Oczywiście telefon, tak jak już wam wspominałem, jest wyposażony w moduł NFC.
Launcher prosty, łatwy, schludny. Pamiętamy, że wszystko, co mamy w tym telefonie, będziemy mogli sobie podmienić, chociażby dialer. Ciekawą opcją jest to, że zrezygnowano już w tym Androidzie 4.4 w ogóle z aplikacji, która będzie nam trzymała SMS-y. Mamy Hangout, możemy oczywiście jakąś też alternatywną, jeżeli się pojawi na rynku, aplikację do SMS-ów, ale w tym momencie nie mamy już czegoś takiego jak wiadomości. Jest tylko i wyłącznie Hangout. Wrócę jeszcze do aparatu, ponieważ w pamięci oraz na dysku mam zdjęcia, które wykonywałem Nexusem G2 i wydaje mi się, że tamten aparat był lepszy. Ten aparat robił całkiem przyzwoite zdjęcia, ale G2 z mojego punktu widzenia wykonywała te zdjęcia troszeczkę lepsze. Przypuszczam, że jest to podyktowane tym, że jednak to jest urządzenie tanie. G2 jest w dystrybucji sporo droższa niż to urządzenie. Przypomnę, że teraz w tym momencie na rynku ono będzie dostępne za około 1650 zł. Pewnie w miarę upływającego czasu ta cena będzie spadała. Co do wydajności, oczywiście nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń, bo Snapdragon 800 już mieliśmy możliwość poznania tego procesora. Jest to procesor bardzo wydajny. Jak żeście widzieli, to wszystko tutaj działa wyśmienicie, pierwszorzędnie, bardzo szybko. Także jeśli chodzi o jakieś problemy z wydajnością, to ja ich osobiście nie stwierdziłem. Słuchajcie, co do głośnika, jak widzicie, głośnik gra w miarę głośno. Ja sobie pozwolę ściszyć. Głośnik nam gra w miarę głośno, aczkolwiek jakość reprodukowanego dźwięku przez to urządzenie, no jakoś nie powala. Nie jest to, co było w HTC One. No myślę, że prędko nic podobnych doznań nigdzie nie zaznam. Aczkolwiek, no nie jest to kiepski głośnik, nie można go nazwać kiepskim. Działa on przyzwoicie, w miarę głośno. Zobaczmy, jak wygląda wydajność przeglądarki internetowej. Mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie Google Chroma. Ja sobie tradycyjnie na śmieciową stronę wejdę pudelkową. Na tej stronie no, naprawdę sporo rzeczy się ładuje i dlatego jest ona fajna do badania wydajności przeglądarki internetowej. Wezmę, przełączę na wszelki wypadek wersję komputerową, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych złudzeń, że coś jest nie tak. Przy tym procesorze nie możemy się spodziewać niczego innego jak wyśmienitej, pierwszorzędnej wydajności. Jak widzicie, to wszystko ładuje się w mgnieniu oka. Zawsze dostaję prośbę o przeprowadzenie benchmarka, tak żebyście mieli punkt odniesienia do porównań z innymi urządzeniami lub z tymi, które posiadacie. Także oczywiście wykonujemy benchmark. Są wyniki z AnTuTu X Benchmark. Co ciekawe, urządzenie uzyskało 22211. Szybsze od niego jest HTC One, S4, LG G2, Xiaomi Mi 3, Sony Xperia Z Ultra i Samsung Galaxy Note 3. Słabszy od niego Galaxy Note 2, Z-ka, Xperia i Nexus 10. Kolejny wynik, Quadrant Standard. Twoje urządzenie uzyskało 8110, HTC One X pod spodem, Asus Transformer Prime FT201. Jak widzicie, urządzenie nie jest w tych benchmarkach jakoś wysoko notowane, aczkolwiek ja spodziewałem się, że będzie troszeczkę wyżej. Tu mnie ten benchmark trochę zaskoczył. Słuchajcie, podsumowując, urządzenie bardzo mi się podoba, bardzo fajny wyświetlacz, przyzwoity aparat, nie jest to aparat, myślę, tak dobry jak u konkurencji, która niestety jest dwa razy droższa i z tego to się właśnie bierze. Głośnik przyzwoity, mógłby być trochę lepszy, brakuje mi wymiennej baterii, baduje mi gniazda na rozszerzenie pamięci wbudowanej, to by też było fajnym urozmaiceniem tego urządzenia. Pamiętajmy, że jest to urządzenie w porównaniu do konkurencji z najwyższej półki nie najdroższe, tak więc bierzcie to pod uwagę. Ja myślę, że ono trafi do mnie na służbę, ja je wezmę tutaj do siebie na mniej więcej 2-3 tygodnie służby, no i zobaczymy, jakie będą wtedy odczucia w stosunku do tego urządzenia.